Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mówię to z bólem serca, ponieważ większość z nas jest wychowana w patriotyczny sposób w służbie ojczyzny i zawsze sytuacje, w których dochodzi do bycia odczuciach ambiwalentnych, szczególnie ambiwalentnych, jeżeli chodzi o naczelne wartości, są to sytuacje bardzo złe. Myślę, że niedobrze się dzieje, jeżeli znów staramy się na sejmowej sali podzielić polskie społeczeństwo, bo jednak nie do końca jednoznaczna jest ocena historyków różnych, jeżeli chodzi o wszystkie działania Narodowych Sił Zbrojnych. Niewątpliwie każdy akt walki o wolną ojczyznę jest godny pochwały i odpowiedniego poszanowania. Natomiast jestem za młody, żeby jednoznacznie powiedzieć. Dlatego wolę się odnieść do czasu i poprosić, że dopiero po mojej śmierci niech zdecydują pokolenia, które będą odpowiednio daleko od tych wydarzeń, na ile pewne zdarzenia były motywowane ideą patriotyzmu, a na ile były po prostu idiosynkratycznym odreagowaniem niechęci do jakiejś innej idei. Ruch Palikota będzie jednak głosował przeciw tej uchwale, ponieważ sądzimy, że jest to uchwała dzieląca Polaków i to znów dzieląca na grobach niestety naszych wspaniałych ludzi, ale niestety nie wszystkich wspaniałych. Dziękuję.